Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o książkach i o trumnach. I moim partnerem będzie Marcin Celiński, retnacz Resetu w ogóle całego. Siedzi w Lublinie, dołączy się do nas. Na razie twierdził, że może się będzie przesłuchiwał, co ja będę mówił, ale tak sobie będzie próbował jakiś strzelanek albo trumny. I więc ja zacznę od tego, że za każdym razem, kiedy jeżdżę do Niemiec, to tam politycy niemieccy, różni moi znajomi, zawsze mówią o poważnych książkach. I ostatnio usłyszałem, że wszyscy politycy niemieccy, no może nie wszyscy, ale znaczna część, moda, trzeba nie czytać, ale trzeba wiedzieć, czytają Andreasa Rekwica, Die Gesellschaft der Singularitäten, czyli społeczeństwo singularności. Co to jest? Ja, proszę Państwa, będę w dalszych audycjach opowiadał o takich lekturach. Lektura jest trudna. I o to właśnie chodzi, że bardzo trudna lektura, a na nią jest tam moda. A co czytają polscy politycy? To mnie zastanawia, bo moim zdaniem polska dyskusja, ta w obszarze polityki, pozbawiona jest zupełnie jakiegoś kontentu intelektualnego. Coś niesamowitego. To nie po prostu w stereotypach. A wcale by nie musiała. No, ten stereotyp jest taki, że Polska jest podzielona równo na jakieś dwie części. Ulubione powiedzenie, dwa plemiona i tak dalej, i tak dalej. No i a jednocześnie mamy do dyspozycji niebywałe, ciekawe lektury o polskim społeczeństwie, które moim zdaniem mówią coś innego. No, pokażę Państwu taką lekturę, którą niektórzy Państwa znają. Z 2014 roku, Prześniona rewolucja, nie socjologa, ale psychologa Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja. Ciekawy tytuł. Ćwiczenia z logiki historycznej. Polacy zakochani, żeby bez przerwy rozmawiać, wałkować, co się tam zdarzyło, historia powstania i tak dalej, a on mówi o ćwiczeniach z logiki historycznej. No, czy jak to jest mocno z tą logiką historyczną u nas? No, ale Leder właściwie zapoczątkował znacznie takie dalsze dyskusje i dzisiaj ta książka tutaj, którą pokazuje Adam Leszczyński, Historia Polski, ona ma nakład ponad 40 tysięcy egzemplarzy, czyli jest czytana. A tutaj w tym lewym rogu macie Państwo więcej książek na ten sam temat, bo to jest wszystko o pańszczyźnie. To jest wszystko o tym, że my, większość z nas, to nie jest szlachta herbowa, tylko większość z nas, gdyby zbadać w parę pokoleń wstecz, to są chłopi pańszczyźniani, że to jest społeczeństwo, polskie społeczeństwo jest społeczeństwem plebejskim. W ogromnym stopniu, w absolutnie przeważającym stopniu. I Leder mówi zresztą, wróćmy na chwilę jeszcze do Ledera, że to społeczeństwo ukształtowało się, zaczęło się kształtować tak, jak ono jest dzisiaj, od 1939 roku, w taki rewolucyjny sposób, ponieważ tak, zniknęli Żydzi i zniknęła ogromna część inteligencji i ziemiaństwa. Jednego dokonały Niemcy nazistowskie, a później komuniści. No, to narzuca mnóstwo tematów. Kto był w AK? Czy to jak byli tacy chłopcy z Pragi, jak chcą żołnierze wyklęci obecnie z tych
koszulkach patriotycznych, czy to była polska inteligencja, która dała ogromną taki dar krwi i do pewnego stopnia jak gdyby zniknęła, czy wycofała się na margines, jeszcze tego dokonali komuniści. No i że w 1956 roku wyłoniło się społeczeństwo no, zupełnie nowe, inne. No, w dużym stopniu z pochodzenia plebejskie. No ale to jest 1956 rok. Minęło dużo czasu i teraz mamy fantastyczne badania. Społeczeństwo na zakręcie. Autorem tych badań, głównym autorem jest wybitny socjolog, socjolożka Mirosława Marody. Wielkie badania na ogromnej próbie. W tej badaniu jest mowa o tym, że polski proces transformacji jest z ogromnym sukcesem. Wcale nie jest tak strasznie. Odnieśliśmy wielki sukces. Success story. Proszę tutaj spojrzeć. Taki zeskanowałem fragment tej książki. Ale problem jest jeszcze raz. Ja nie słyszałem od polskich polityków, czy w ogóle w polskich poważnych dyskusjach politycznych odwołań do tych książek. Żeby się zastanowić, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? No i właśnie to, co mnie sprowokowało, bo Marcin prowadził bardzo ciekawą dyskusję 2 czy 3 dni temu i to nie on przywoływał takie stereotypy. No i ten dyskutant, jego dyskutant powiedział, że on nawet jest przeciwko tym dwóm trumnom Piłsudskiego i Dmowskiego. Przypominam, że to jak ktoś nie wie, co powiedzieć o polskim społeczeństwie, polskich sporach, to mówi, że są dwie trumny i to znaczy, że Piłsudski i Słowacki. Przepraszam, Dmowski i Piłsudski. Ale ten jego dyskutant poszedł dalej, powiedział, że on nie znosi, że trzeba mówić o jeszcze innych trumnach. Słowackiego i Mickiewicza. Co znaczy? Odrzucić w ogóle całą polską literaturę? Że więc moim zdaniem polski dyskurs, polska dyskusja polityczna jest niezwykle płytka. Bez przerwy powtarza się o tym podziale. PiS nienawidzi jakichś elit, nie wiadomo jakich, liberalnych. Ci liberałowie nienawidzą jakiegoś suwerena, który jest głupi i niewykształcony, ale w ogóle nie wiemy, jakie jest to społeczeństwo. A moim zdaniem to społeczeństwo jest bardzo ciekawe. Gdyby się nim zająć, zacząć z nim rozmawiać, to byśmy mogli się wiele dowiedzieć o sobie, a okazją do tego, dodam, ta audycja, która mnie do tego sprowokowała, to jest to, co się dzieje na pograniczu, że tam w tym regionie, który uważany jest za taki zacofany, pisowski, ogromna część ludzi pomaga uchodźcom wbrew naciskom oficjalnej pisowskiej telewizji i mediów. Oni nie mogą patrzeć na dzieci, które marzną w lesie i bardzo odważnie pomagają ludziom. No więc to przeczy moim zdaniem wszystkim stereotypom. Pisowski region, a takie zaangażowanie. Ale odsuńmy ten problem. Chodzi mi o te stereotypy. Jak one są silne i na ile one w ogóle nam przeszkadzają mówić o polskiej polityce, bo my nie wiemy, co się w tym społeczeństwie dzieje, a to do pewnego stopnia pozwala na najrozmaitszego typu manipulacje. Mnie najbardziej w tej chwili szkodzi manipulacja PiS-u. No i Marcin, wzywam cię, że tak powiem, do dyskusji. Jak ty uważasz, bo to się działo w twojej audycji, nie ty mówiłaś o tych stereotypach, ale jak uważasz, na ile to przeszkadza? Przecież prowadzisz wywiady i tak dalej, rozmawiamy o tym, jednocześnie najważniejsze książki, jakie
są do przeczytania o polskim społeczeństwie, one nie funkcjonują, natomiast operujemy jakimiś potwornymi stereotypami, kalkami, w ogóle uproszczeniami. Ale to poruszasz w zasadzie nie zagadnienie, tylko szeroką paletę zagadnień, bo w tym, co mówiłeś, jest z jednej strony i jakaś ocena jakości polskiej klasy politycznej. I ja parę lat temu robiłem, to chyba był jeden z dłuższych opublikowanych wywiadów prasowych jako takich, a mój na pewno najdłuższy. Długą rozmowę miałem z Leszkiem Moczulskim, który na wiele tematów rozmawialiśmy, ale kiedy ja użyłem słowa elita polityczna, to on natychmiast z wielką energią i bardzo żywiołowo zaczął mnie poprawiać, mówiąc, ale proszę pana, my nie mamy teraz w Polsce elit politycznych, my mamy klasę polityczną. Klasę polityczną, czyli ludzi, którzy zajmują się polityką, którzy żyją z polityki, a żeby stać się elitą, to trzeba coś więcej. No i myślę, że ty dotknąłeś tego coś więcej, czyli trzeba na przykład czytać książki, trzeba próbować dokonywać samodzielnych diagnoz. Ja nie postawię tezy, że nasza klasa polityczna w całości niczego nie czyta, bo wiem, że czytają. I na przykład Leder jest lekturą dosyć powszechnie znaną. Natomiast panuje w tej naszej klasie politycznej od dłuższego czasu, i wcale to nie jest czas tylko rządów PiS, przeświadczenie, że po to, żeby zdobywać popularność, zdobywać punkty, trzeba udawać trochę głupszego, niż nim się jest naprawdę. I co najgorsze w tej całej sytuacji, to niestety im się to sprawdza. Czyli PR-owcy ich uczą, że oni mają używać prostych zdań, że oni mają używać tych łatwych przekazów, że mają często powtarzać w ten sposób, żeby się utrwaliło, i że mają odwoływać się do tego, co jest w społeczeństwie wśród obywateli rozpoznawalne. I teraz dochodzimy do tej trumny jednej, drugiej, trzeciej, piątej. Otóż ja uważam diagnozę polskiego społeczeństwa czy stanu umysłowości Polski roku 2021 z perspektywy Dmowskiego i Piłsudskiego za absolutnie błędne. I mógłbym godzinę tłumaczyć, dlaczego to jest błąd. Gdzie jest problem? Otóż problem jest taki, że większość Polaków jakoś kojarzy, czy prawidłowo, czy nieprawidłowo, jak słyszy trumna Dmowskiego, jak słyszy trumna Piłsudskiego, to jakoś to kojarzy, jakkolwiek jak dochodzi do badań poważnych, to tam wcale nie tak, jak my byśmy chcieli, jakby to było prawidłowe kojarzenie Piłsudskiego i Dmowskiego, ale to na chwilę pomijam. Więc trumny są kojarzone, w związku z czym politycy z uporem maniaka odwołują się do tego, co wedle ich PR-owców i mądrych spin-doktorów Polacy zrozumieją. Jeśli mieliby się odwołać do pańszczyzny, która jest w ogóle dla mnie Polska i opisywanie Polski pańszczyźnianej jest pewnym fenomenem, bo oczywiście ty masz 100% racji, że 99% z nas jest potomkami chłopów, kropka. I to tych chłopów pańszczyźnianych, bo innych w Polsce nie było. Ale jeżeli chodzi o autodefinicję, to zauważ, im kto bardziej jest chłopem, tym bardziej pochodzi z zubożałego ziemiaństwa z Podola. To był taki, ja pamiętam, w latach 80. bardzo często, tak, mój dziadek to miał majątek na Podolu. Jakby policzyć tych wszystkich dziadków, co mieli majątki na Podolu, to oczywiście tego Podola by nie starczyło, bo ono było w sumie dosyć malutkie, jak na ilość dziadków, którzy oczywiście mieli tam tysiące hektarów. Chodzi mi o samoświadomość Polaków.
Jeżeli popatrzysz na tych wszystkich, którzy sobie wpisują w rubryce zawód, tam w mediach społecznościowych, szlachta nie pracuje, to jak ktoś tak wpisuje, to od razu wiesz, że to jest chłop pańszczyźniony. Ale od razu też wiesz, że ostatnią rzeczą, do której on by się przyznał, to jest pochodzenie od, z tej warstwy społecznej. Dlatego dla mnie fenomenem jest to, czy Pobłocki, który ostatnio wydał książkę, jest czytany, ale to jest pisanie o przeszłości i o klasie, do której tak naprawdę nikt poza garstką intelektualistów w Polsce się w życiu nie przyzna. Więc większość Polaków traktuje to jako historię obcą. No tak, no była jakaś pańszczyzna, byli jacyś chłopi pańszczyźniane, ale my Polacy wszyscy pochodzimy od szlachty, żeby nie powiedzieć od Sarmatów. Więc mówimy tu też o problemie takim, że polityk nawet jeśli wie i nawet jeśli czyta, a takich jest naprawdę dużo, bo na OFIE te rozmowy są, czyli poza mikrofonem i tak dalej, najczęściej dużo ciekawsze niż przed kamerą. To on czuje się zobligowany do odwoływania i do schlebiania autodefinicji, jaką Polacy sami sobie stawiają. Kiedyś nawet prywatnie żeśmy rozmawiali, że jak Polacy potrafią być dumni ze swojego pochodzenia, na przykład szlacheckiego. Pamiętasz, mieliśmy taką dyskusję. Czy ono jest prawdziwe, nieprawdziwe? Na chwilę zostawiam, bo to naprawdę poważny problem socjologiczny tej polskiej autodefinicji. Ale z tego są dumni. A nie będą dumni z tego, że na przykład ich dziadek był profesorem, albo że ich dziadek zbudował wielkie przedsiębiorstwo. To jest mniejszy powód do dumy niż to, że ich dziadek był hrabią. Choćby to hrabiostwo było takie, powiedziałbym, mało twarde, no, mówiąc bardzo, bardzo oględnie, albo wręcz kupione na wyprzedaży w ostatniej chwili u Franciszka Józefa. No więc właśnie. No, ale poczekaj, w tym co mówisz, żeby jest też pewien klasizm. To znaczy ja nie zapytam cię o twoje pochodzenie, czy one szlacheckie, czy chłopskie, albo ile masz profesorów w rodzinie. Natomiast powiem ci tak, że znaczy po pierwsze ten fenomen deklarowania się jako szlachcic został dosyć wcześnie opisany przez Przemysława Czaplińskiego w jego książce Polska do remontu. Mhm. On tam zobaczył taki fenomen, opisując taką drugorzędną polską literaturę, taki fenomen Polaka rzędziana. To znaczy, że każdy chce być szlachcicem, ale tak szlachcicem no nie bardzo wie, czy jak, ale czy jego mentalność jest bardziej zbliżona do rzędziana. No, czyli tego takiego, no wiemy, kim był Rzędzian, mam nadzieję. Zasadniczo był chłopem, natomiast jednak miał jakiś tytuł szlachecki. Szlachecki, tak. I bardzo tutaj to, takim był Dorobkiewiczem, krótko mówiąc, chciał być, prawda? To jest jedna rzecz, ale ta dyskusja o pańszczyźnie, ona się nie sprowadza do tego, że ogromna część tego społeczeństwa, naszego społeczeństwa ma pochodzenie chłopskie. Gdzieś tam dalej, powiedzmy, pochodzenie, to byli chłopi pańszczyźniani. Ja bym powiedział, że jest też, bo wtedy jest przeciwstawienie chłopi pańszczyźniani i szlachta. Ale jaka była ta szlachta? Przecież ten szlachcic to jest także mały folwark. To jest także skrajnie prowincjonalna mentalność. Czyli krótko mówiąc, bycie szlachcicem w tym kontekście wcale nie powinno być powodem ale do dumy, widzisz, bo można być jakimś bywałym prowincjuszem. Wejdę ci w słowo, ale tu jak u Barei mieszasz dwa porządki walutowe. To znaczy jedno to jest to, czym była szlachta.
jako zjawisko społeczne, historyczne, tak, w różnych warstwach. Czym było chłopstwo, pańszczyzna jako zjawisko historyczne, faktyczne, to jest jakby jedna warstwa, a druga warstwa to jest nasze, mówię nasze w sensie społeczne, wyobrażenie, co to było. I dobrze wiesz, że nasze wyobrażenie dowolnego zresztą zjawiska, czy szlachty, czy pańszczyzny, czy Piłsudskiego, czy Dmowskiego, czy wojny, czy pokoju, zasadniczo nie ma nic wspólnego z historią. To no, jest ja się jakieś nasze wyobrażenie. Więc ty masz rację. Szlachta to są też zaścianki. Szlachta to jest ta ciemnota, która nie pozwalała przez cały XVIII wiek wybrnąć jakkolwiek z narastającego kryzysu kraju. Tak? Szlachta to są ludzie ukształtowani przez kolegia jezuickie, gdzie to znowu kamyczek do ogródka naszej znajomości historii, gdzie kurs historii kończył się na cesarze. W związku z czym ci ludzie, którzy decydowali o losach państwa, nie mieli pojęcia o innej historii jak starożytna, która ich zupełnie nie dotyczyła. Tak. Kolegia jezuickie w XVIII wieku kończyły historię na czasach rzymskich, ponieważ późniejsza historia była trudna do dobrego tłumaczenia. Szlachta to także mnóstwo niepiśmiennych obywateli, którzy udawali piśmiennych. Ale w dzisiejszym wyobrażeniu szlachcic to jest ten z obrazka, on musi mieć takie duże wąsy, być bogato ubrany w jakimś kontuszu, mieć dumną minę i karabelę u boku i oczywiście szlachcic, to znaczy ten, który służy ojczyźnie. Obaj wiemy, że to nieprawda, że wśród tych obywateli Rzeczpospolitej historycznych, czyli szlachta była obywatelami tylko i wyłącznie, byli dobrzy, źli, mądrzy, głupi i tak dalej, w którymś momencie nawet z pewną przewagą złych i głupich. Ale dzisiejsze wyobrażenie szlachcica i to odwołanie i ta duma z tego, że tak dziadek był szlachcicem, to jest ten sumiasty facet, który się nikogo nie bał, bijał Tatarów, bijał Moskali, bijał w ogóle każdego, kto mu pod rękę podszedł, co też nie jest prawdą, bo tak generalnie to przez ostatnie 200 lat państwowości I Rzeczpospolitej to przede wszystkim myśmy dostawali łomot, a nie komuś robili krzywdę. Tylko musimy rozdzielić te warstwy i to, co ja powiedziałem na wstępie, polityk nie zwraca się, nie używa instrumentarium związanego z warstwą prawdziwą. Używa instrumentarium związanego z tym, co Polacy sobie na dany temat wyobrażają. Ale ja bym, wiesz, ja bym tak, bo nie przerzucajmy winy tylko na polityków. A nie. Bo wiesz, jest coś takiego... Ja opisuję zjawisko. Ja tu jeszcze nie oferuję ocen. Najprawdopodobniej politycy mówią to, co uważają za dla nich korzystne, trafnie diagnozując, co ludzie sobie myślą. Więc, ale ja jedną sobie pozwolę, na jedną uwagę jednak, żeby tak, ty taki paradoks uchwyciłeś, że w tych kolegiach jezuickich to ta szlachta, to nie wiem, czy Kościuszko kończył kolegium jezuickie, no ale ten typ człowieka, prawda? Podejrzewam go o to, ponieważ innych szkół wtedy nie było. No i że oni się uczyli historii do Cezara. Marcinie, tak, dlatego że w XIX wieku nie było pojęcia narodu w naszym znaczeniu. Znaczeniu i w związku z tym pisanie historii narodu to jest dzieło wieku XIX. W żadnym kraju europejskim nie pisano historii w tamtym czasie, historii Anglii, Francji, Niemiec i tak dalej. Tu się bardzo pokłócimy. Wskaż mi czasie, historyków wybitnych, piszących o historii narodu, ale historii dynastii. Ja nie mówię o wybitnych historykach, którzy mieli coś pisać, ale jak wiesz, byli choćby kronikarze od średniowiecza w Polsce także. I mówię o tym sposobie kształcenia,
który sarmatom wkładał do głowy różne opowieści z czasów rzymskich, natomiast szkoła ta zupełnie nie opowiadała o nieodległej przeszłości i o teraźniejszości, w związku z czym absolwent takiej szkoły mógł nie mieć zielonego pojęcia i z zasady nie miał, że istnieją jakieś państwa w Europie i że z niektórymi z nich graniczymy. Jeżeli mieszkał na rubieżach wschodnich, to wiedział, że graniczymy z Rosją, ale już nie wiedział, co to Prusy. Rozumiesz, mówię o pewnym poziomie świadomości, który ta szkoła nie dawała wiedzy ogólnej. Ale zatrzymajmy się przy tym, że jednak historia narodu jako takiego... Ale tu wprowadzasz trzeci system walutowy. Ja nic nie mówiłem o narodzie. Nie, na pewno koncepcja narodu pojawia się w połowie XIX wieku i nie ma o czym mówić. Marcin, ja nie jestem polemiczny wobec ciebie. To jest takie dla mnie dzisiaj pytanie. Na ile to, co się dzieje, bo daje się słyszeć w rozmowach coś takiego. Niektórzy nie interpretatorzy, ale takie potoczne czytanie tych lektur o pańszczyźnie jest taki, no właśnie PiS to nic innego, tylko jest bunt plebsu. Jest taka interpretacja, prawda? No, lewica twierdzi, że to jest podstawowe źródło sukcesu PiSu, to jest odzyskanie godności przez plebs. No więc właśnie, tutaj nagle lewica, czasem część lewicy styka się w niektórych punktach z PiS-em, prawda? No możemy to teraz możemy to traktować w taki sposób, że to jest dalszy ciąg procesu narodotwórczego, to znaczy właśnie coś, co tutaj jest nazywane słusznie czy niesłusznie plebsem, ludzie, którzy byli wykluczeni z procesu politycznego, teraz odzyskują swoje miejsce, słyszą, że ktoś się do nich zwraca, prawda? To jest jedna z interpretacji, prawda? PiS nie podjął w ogóle tej problematyki pańszczyzny. Masz rację, że niektórzy na lewicy ją podjęli, bo zresztą autorzy tych książek, które ja tutaj wymieniłem, chyba uważają się za ludzi związanych w jakiś sposób z lewicą. No więc czy mamy do czynienia dzisiaj z procesem narodotwórczym, który wciąż się w Polsce toczy i próbą i budowaniem polskiej tożsamości, czy mamy wyrzucić za burtę cały romantyzm, a romantyzm to jest postawa części szlachty i literatura, polska kultura polityczna przesiąknięta literaturą, która jest pisana przez szlachtę dla szlachty, może ten twój partner w rozmowie tak łatwo mu się powiedziało o dwóch trumnach Mickiewicza i Słowackiego. No więc co tu się dzieje? Czy też, no jest jeszcze jedny bardzo szeroki kontekst. Wojny kulturowej, o której się mówi w całym świecie i pewnych nawet podobieństwach sytuacji w Ameryce i w Polsce, prawda? Republikanie to PiS, nawet PiS chyba lubi Trumpa i republikanów, a po drugiej stronie Biden i opozycja demokratyczna w Polsce, która lubi Bidena. No więc co tu jest uniwersalnego, co tu jest no, specyficznie polskiego, jak o tym dyskutować? I teraz, czy nadmiar historii, co ty powiedziałeś, gadanie jak było tam w XVIII wieku i tak dalej, a nie jak my rozmawiamy czasem o przeszłości, przywołując pewne rzeczy, to jest jakaś polska choroba, że sięganie po metafory historyczne, ale które nic nie znaczą, tak jak te dwie trumny. No wiesz, sięganie do metafor historycznych nie jest bardzo polską specyfiką, bo oczywiście w Niemczech z ich szczególnie dwudziestowieczną trudną historią to się raczej tego unika i pewna poprawność polityczna tego wymaga, ale choćby we Francji czy w krajach anglosaskich bardzo często sięga się i to dosyć głęboko po metafory historyczne, więc ja bym nie widział zła w
samym takim narzędziu do dyskusji, no bo jeżeli chcemy dyskutować, to musimy się odwołać do czegoś, co obaj rozumiemy. Tak? Jeżeli obaj znamy historię i zaczniemy sobie używać metafor historycznych, to to przeważnie pomaga nam siebie nawzajem zrozumieć. Wiesz, no to, że zacytuję, żeby jak już mówimy przy trumnie, jak Józef Piłsudski wydawał rozkaz odwrotu spod Kijowa, a wydawał ją ówczesnemu młodemu dowódcy Rydzowi Śmigłemu, to nie mówił wycofaj się spod Kijowa, tylko chciał to trochę zaszyfrować, więc powiedział zrób jak pod Uliną Małą. I Rydz rozumiał, że ma określony manewr wykonać. To taki prosty przykład. Obaj rozumieli. Więc historia także daje możliwość odwołania się do przykładów, które zrozumiemy. Nie? Jak mówimy o tolerancji, to człowiek wykształcony skojarzy Konfederację Warszawską z tolerancją. Jak mówimy o zjawisku, nie wiem, armii zaciężnej, to człowiek zrozumie, co to piechota łanowa. Przynajmniej no, ci, którzy mają jakiś podstawowy background. Więc nie to jest problemem. Moim zdaniem podstawowym problemem jest to, że my mamy tę historię Polski kompletnie nieprzepracowaną. Ja jestem fascynatem literatury historycznej angielskiej. Jak oni pięknie, czy anglosaskiej szerzej biorąc, jak oni pięknie przepracowują swoje kolejne sukcesy i traumy historyczne. Jak potrafią przez to przechodzić. My oczywiście mamy mnóstwo usprawiedliwień nieprzepracowywania historii. Raz, nasze szkoły historyczne powstawały pod zaborami, co nie było to nie były normalne warunki. Dwa, jak już dostaliśmy te 20 lat niepodległości, to w sposób naturalny historia musiała być piękna, a powstańcy styczniowie musieli być najmądrzejsi, bo to były mity założycielskie ówczesnego państwa. Gdzieś tam pojawiały się głosy krytyczne wobec naszej historii, tak, z innej strony odbrązawiające różne procesy, no ale przyszła znowu przerwa II wojny światowej. Potem przyszedł PRL, który miał bardzo rygorystyczną, różną w różnych okresach, ale jednak politykę historyczną nie pozwalającą na przepracowanie chociażby powstania warszawskiego. To jest taki znakomity przykład. Myśmy tego powstania warszawskiego nigdy nie przepracowali, w sensie nie przedyskutowali, i nie zlikwidowali postaw skrajnych. Bo do czego prowadzi takie przepracowanie historii, jeżeli jest procesem naturalnym? Do tego, że jednak powstaje jakiś nurt mainstreamowy oglądu tej historii. I gdyby taki nurt w Polsce, czyli nurt głównego nurtu, no masło maślane, trudno, no będę używał tego mainstreamu, może to nie po polsku. Jeżeli i wtedy odwoływanie się do analogii historycznych, jeżeli trzymamy się mainstreamu historycznego, ma sens. Natomiast w Polsce my się trzymamy bardzo często w tych dyskusjach ekstremów historycznych, które ekstremalnych opinii, które prowadzą do zafałszowania historii. Dlatego masz na przykład kwestię żołnierzy wyklętych jako symbolu dziś obowiązującego polskiego ruchu oporu w XX wieku. Mimo że czy Narodowych Sił Zbrojnych jako głównej siły oporu w czasie II wojny światowej, co jak obaj wiemy jest bzdurą i nieprawdą historyczną postawienie takiej tezy. No ale z drugiej strony jest jakąś formą odreagowania na czasy, w których mnie uczono historii, kiedy mi tłumaczono, że Mieczysław Moczar na czele Armii Ludowej pokonał tych hitlerowców samodzielnie. Więc wiesz, to nas do jakiegoś stopnia usprawiedliwia. Nie mamy tej historii przepracowanej, nie mamy przepracowanej choćby tej pańszczyzny i obawiam się, że nie będziemy mieć przy tym, bo to nastąpiło za późno.
Wiesz, pańszczyznę można było przepracowywać w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Później to myśmy się zupełnie zmienili. I teraz moim zdaniem błąd w metodzie myślenia jest taki, że ten plebs, mówię tu w cudzysłowie, tak, używając cudzych określeń, ten podobno ośmielony plebs ma coś wspólnego z tamtą klasą chłopów pańszczyźnianych. W żadnym przypadku. PRL nas wszystkich wymieszał i dzisiaj wśród tych ludzi, którzy mogli się poczuć, abstrahuję od tego, czy słusznie, czy nie, ale którzy mogli się poczuć w III Rzeczpospolitej pokrzywdzeni, myślę, że tak samo moglibyśmy spotkać potomków hrabiów faktycznych, jak i potomków chłopów pańszczyźnianych. Dążę do tego, że w społeczeństwie tak przeoranym rozbiorami i różną mentalnością rozbiorową, życiem przez ponad 100 lat w różnych systemach prawnych. Druga Rzeczpospolita nie była w stanie tego scalić. Druga wojna światowa, potem PRL, który tworzył zupełnie nowy model członka społeczeństwa. My tak naprawdę nie mamy do czego odnosić się w tej historii, bo po tej całej orce to mamy problem z ciągłością historyczną. My oczywiście w kategoriach naukowych sobie pokażemy. Mieszko I, Andrzej Sebastian Duda. Przeciągniemy taką nitkę przez dzieje. Ale w sensie rozwoju społecznego, ponieważ nie mieliśmy tego luksusu, żeby rozwijać się tak jak Anglosasi ewolucyjnie w większości, albo tak jak Francuzi rewolucyjnie, ale oni sami sobie rewolucję robili. Nam ten rozwój społeczny zaburzono przez ostatnie 200-250 lat różnymi interwencjami od nas niezależnymi. W związku z czym my nie mamy ciągłości historii społecznej. Takie mam poczucie. Pozwól, to z jednej strony ja się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, ja mieszkałem 8 lat w Niemczech, tam spędziłem i spędziłem też dłuższy czas w Wielkiej Brytanii. No, socjalizowałem się troszeczkę no, w takim kontaktem z Francją. Ja ci powiem, to nie jest takie proste. No, niemiecka historia została bardzo silnie przerwana po pierwsze okresem 33-45. Po drugie, tak naprawdę Niemcy to jest kraj, który jako z dzisiejszą świadomością powstał w drugiej połowie XIX wieku, a przedtem masz jakiś konglomerat księstw lokalnych kultur i tak dalej. Zresztą dotychczas, że powiem, dialekty jakżeż są tam silne. No, a w Anglii. W Anglii jest pewien, wiesz, też nie ma takiego poczucia, takiej ciągłości, wiesz, czegoś, co my z naszego punktu widzenia to jest Anglia, ale tam jest Szkocja, Walia. Ale Kazik, proszę cię. Bo więc ja... wiesz, z tą ciągłością to jest bardzo skomplikowana rzecz. Moim zdaniem nie tak strasznie bym się katował, że u nas nie ma tej ciągłości. Moim zdaniem ostatnie należałoby się przemyśleć, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce, a myśmy tego właśnie przemyśleli i ty zresztą trafnie wskazujesz na coś takiego, że jacyś tam jesteśmy, nie wiemy jacy, natomiast mamy opowieść, która jest nieadekwatna w stosunku do tego, co jesteśmy. Powtarzamy jakieś stereotypy, które nie są o nas, tylko są jak gdyby wzięte z innej historii, wcześniejszej historii. No, na przykład cały czas gadanie o powstaniach, które może miało sens. Ja muszę powiedzieć, że w okresie lat 70. i 80. wydawało mi się, że ta historia Polski XIX wieku, opisana w tym romantycznym stylu Mickiewicza, Słowackiego i tak dalej, że ona jest bardzo aktualna, użyteczna, prawda?
Natomiast jak żeśmy odzyskali niepodległość, pełną niepodległość w roku 89, to w jakiejś wersji ta opowieść jest anachroniczna. Ale ja powiem więcej, wręcz szkodliwa momentami. No szkodliwa, tak. Ona się odzywa czkawką o uwielbicieli żołnierzy wyklętych, których notabene całej tej literatury klasycznej, pięknej, romantycznej w ogóle nie znają, prawda? Najpewniej, bo sobie tylko kupili koszulkę z orłem. No tak, tylko że na ten temat nie mamy takiej dyskusji. Ja bym uważał... Bo my generalnie, no, przecież nie jest namiastką takiej dyskusji powiedzenie sobie, że trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem ZOMO, czy jak tam ten mędrzec z Żoliborza coś takiego kiedyś wygłosił. Jeżeli mamy dyskurs sprowadzony do czegoś takiego, wiesz, to jest naturalne, że taka agresywna skrajność powoduje agresję w reakcji i zaczynają znowu utwardzać się i dominować jakieś opinie kompletnie skrajne, tak? No bo jak ktoś mi mówi, że ja stoję tam, gdzie stało ZOMO, to ja mam odruch powiedzenia nie, to ty stoisz, to ty jesteś tam, gdzie ZOMO, a ja jestem. Wiesz, to jest dyskusja najlżej mówiąc głupia, ale moim zdaniem ona wynika raz z tego, że my nie przepracowujemy historii i nawet tej ostatniej nie jesteśmy w stanie przepracować. Dwa z tego, że siedząc w tych wszystkich stereotypach, w które wierzymy o sobie, my po prostu w Polsce nie potrafimy rozmawiać. I teraz, ty wspomniałeś o tych innych krajach. Ja użyłem pewnego uproszczenia, i oczywiście, że nigdzie nie jest różowo i nigdzie to nie szło gładko, ja takiej tezy nie stawiam, ale jeżeli zestawisz te kraje, centrum dzisiejszego czy wczorajszego, centrum cywilizacji łacińskiej, z krajem peryferyjnym tej cywilizacji albo z krajem, który aspiruje od czasu do czasu do tej cywilizacji, jakim jest Polska, no to musisz przyznać, że jest przepaść. Że jest przepaść, wiesz, to co... Jak mówisz o takich prywatnych doznaniach, no ja zawsze podróżując po Europie Zachodniej przeżywałem, nawet nie umiem tego określić co, kiedy rozumiesz, siadam w kawiarni, która istnieje 250 lat. I bo po prostu zatrzymałem się w jakimś miasteczku, piję sobie kawę. No jak wiesz, w Polsce nie jestem w stanie znaleźć takiego miejsca, a jeśli znajdę, to dwa. Natomiast tam, rozumiesz, miasteczko klasy powiatowej i tam mam kilka. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, może dlatego, że mieszkałem w Niemczech długo i no wiesz, no, studiowałem historię niemiecką, to wyobrażam sobie taką sytuację, że ja siedzę w tej kawiarni i tam są dobre studia takie historyczne i dowiaduje się, co tam się działo w latach 33-45, wiesz, że na przykład jakaś kobieta miała romans z robotnikiem przymusowym, którego tam przywieziono i w związku z czym niezależnie od tego, co z tym robotnikiem zrobiono, to na oczach całej tej wsi, obok tej kawiarni może, na jakimś małym rynku, ogolono jej głowę i napiętnowano ją w taki sposób. Bo przecież... Więc to... No nie, ale czekaj, bo ja o czym innym mówię. Oczywiście, w tej kawiarni może i jakiś oficer napoleoński zgwałcił żonę właściciela. I różne straszne rzeczy tam się mogły dziać. Tylko mówię o tym, że ten walec, który po nas jeździł w tej z powrotem, ich traktował trochę łagodniej. Historia to są oczywiście rzeczy dobre i złe. No, między innymi my w naszej narodowej dumie nie jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że mamy ciemne karty historii i dlatego mamy, nie wiem, całą pulę historyków utytułowanych
z tytułami profesorskimi, którzy będą stać naprzeciwko ciebie i mówić: nie, Jedwabne to jest w ogóle spisek, jeżeli mówimy, że to Polacy. To jest też ten element, wiesz, przepracowania historii, pokazania sobie, że ta historia miała. Ja ci powiem. Powoli musimy zmierzać do jakiejś konkluzji, oczywiście nasza dyskusja nie może mieć. Zresztą jeżeli nie jesteśmy też w sytuacjach, że tak powiem, wzajemnie polemicznych, ale ja powiem ci tak, że ja z jednej strony to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, niszczenie do pewnego stopnia struktury polskiej i państwowości, spór z Brukselą i tak dalej, to wszystko jest okropne. Z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że ja uważam, że polskie życie intelektualne właśnie z tą dyskusją o pańszczyźnie, dalej jakieś fragmenty dyskusji o klasie średniej, która tam przed ona taka nie rozwinęła się, ale ona może moim zdaniem jeszcze się rozwinie. Ja tylko jedno zdanie. Zgodnie z badaniami IBRIS-u 72% Polaków uważa się za klasę średnią. Tak. I Leder to fajnie podsumował w jednym z wywiadów. Powiedział, że to jest aspiracja. No bo oczywiście nie ma społeczeństwa, w którym było 72% klasy średniej. To byłoby najszczęśliwsze społeczeństwo na świecie. No tak, ale z definicji nawet. No jak gdyby. Co by była to za klasa średnia. Więc dalej cała dyskusja o Holokauście, która jest traktowana przez wspomnianych przez ciebie bez imienia profesorów, ale jako oskarżenie polskości, wcale nie musi być tak traktowana. Ona jest dyskusją o człowieku, o nie o polskim poczuciu winy, ale o tym, jak może być zniszczona tkanka społeczna, prawda? I to też jest bardzo poważna dyskusja, która zresztą na forum międzynarodowym nie jest traktowana jako dyskusja, kiedy jest referowana w Paryżu czy gdzieś indziej. Ja ją też o niej opowiadałem w Niemczech i nikt nie traktuje tego jako dyskusję o polskiej winie, tylko bardzo pogłębionych studium o tym, co się zdarzyło w Europie. Więc ja uważam, że tych elementów bardzo przesłanek do bardzo poważnych przemyśleń jest dużo. I teraz wracam do tego, do tej kwestii początkowej, co czytają politycy. Na ile jak gdyby ta głębsza myśl jest transportowana do jakiejś centralnej polskiej dyskusji. Na ile potrafimy wytworzyć snobizm, żeby czytać takie trudne książki. No bo niby Leszczyński, sukces, prawda? 40 tysięcy nakładów, ale nie mamy jakiejś takiej mody na tą książkę, licznych recenzji. I ja nie bardzo, że tak powiem, wiem, skąd się to bierze. Czy należałoby to się zwrócić i zacząć dyskutować o kształcie rynku księgarskiego, że jest tak okropnie, czy jednak o sile jakichś stereotypów, czy może te właśnie te stereotypy są tak silne o tych dwóch trumnach, że w końcu nie jesteśmy w stanie rozmawiać o poważniejszych rzeczach, bo mamy takie żetony, którymi każdą dyskusję poważniejsza jest ona niemal załatwiona przez te żetony. No więc właśnie. Ale wiesz, żyjemy i to już jest ponad polskie, jakkolwiek w Polsce się może jakoś tak boleśnie objawia, bo mamy słabsze fundamenty. Żyjemy w czasie uproszczeń. I teraz czytać Ledera, Leszczyńskiego, Pobłockiego, czytać polemiki do nich, które przecież powstały. To jest dosyć skomplikowane. A odwołać się do Dmowskiego, co do którego już nikt tak naprawdę nie wie, kto on był, tylko że on ważny był. Czy odwołać się do Piłsudskiego, co do którego też wiesz, gdyby zrobić dobre badanie, to podejrzewam, że 90% Polaków tak naprawdę poza tym, że Piłsudski wielkim poetą był, to niewiele ci więcej o nim powie. Ale to jest łatwe. To jest łatwe. To jest tak, jak wiesz, żyjemy w czasie
dosłowności i unikania jednak szczególnych metafor. Żyjemy w czasie uproszczeń i wtedy mówisz tak, no to ja jestem od Piłsudskiego, a to ty jesteś fajny facet, bo ten Piłsudski to był jakiś taki fajny, poważny człowiek nasz, nie? Albo jestem od Dmowskiego, to ty jesteś wielki Polak, bo Dmowski był wielkim Polakiem. Do tego się wszyscy odnoszą. A jak wiesz, ostatnie duże dyskusje na temat literatury myśli jako takiej, to mieliśmy w latach 90. Od lat 90. nie mieliśmy takiej powszechnej dyskusji na temat jakiejś książki, która dotykałaby kwestii społecznych, czy konstrukcji społecznych, bo książki, o których mówisz, one odniosły sukces i one są mocno dyskutowane, ale to jest dyskusja w pewnym zamkniętym kręgu. No zresztą samo to mamy 40 tysięcy ludzi. No. Czyli mówimy tak naprawdę o kręgu akademickim, jakoś tam intelektualnym, dziennikarskim, publicystycznym i tym podobne. I tu się o tym mówi, nawet dużo się mówi. Używa się tych argumentów, które używa się tych jakby konstrukcji, które moim zdaniem Leder na myślenie zarówno tych, którzy się deklarują jako konserwatyści, jak i lewicowcy, jak i liberałowie, wywarł potężny wpływ. Oczywiście niektórzy z nim polemizują, inni powtarzają, ale to jakby wywarł wielki wpływ i w życiu intelektualnym istnieje. Natomiast życie intelektualne na życie publiczne czy polityczne od wielu lat nie ma żadnego wpływu. Sam dobrze wiesz o tym, na czym polegają na Zachodzie think tanki w ogóle. No przecież w Polsce nie masz think tanków, które współpracowałyby bezpośrednio z politykami czy z ludźmi zarządzającymi poszczególnymi obszarami państwa. Generalnie nie ma przepływu między uniwersytetem a ministerstwem, co jest na Zachodzie bardzo normalne. Znaczy ja ci powiem, ja się i zgadzam, ale teraz nie zgadzam się z twoim tonem. No wiem, musisz. Bo on jest taki, w tej chwili strasznie narzekasz. A ja uważam, nie narzekam, ja opisuję fakty. Przecież ja nawet nie powiedziałem, że to źle. Uważam, że jesteśmy szczęśliwi w Polsce, że politycy nie zaprzątają sobie głowy głupotami oplatanymi przez profesorów. Dzięki temu mają więcej czasu i mogą szybciej podejmować decyzje. Ja uważam, że to bardzo źle, że politycy tak mało czytają. Nie tylko to. Źle, że w jakichś głośnych wystąpieniach publicznych ta myśl, która jest zawarta w książkach, o których to dyskutujemy, w końcu książkach opisującym to społeczeństwo takim, jak ono jest, że one nie są przywoływane. W związku z czym, jak to nie jest przywoływane, to jest to zastąpione tym gadaniem o dwóch czy iluś tam trumnach. A zarazem, dlaczego tak troszeczkę na koniec, żeby się z tobą troszeczkę pokłócić? Ja uważam, że nie narzekajmy tak bardzo na siebie, tylko naprawdę zacznijmy czytać. Zacznijmy czytać. Zgodnie z... już kończymy, więc ja się odwołam do tytułu tej audycji. Siła książki. Uważam, że te książki, o których tutaj żeśmy mówili, od Ledera po Leszczyńskiego, po książkę Marody, mają ogromną siłę. I ci, którzy chcą mówić z sensem o polskim społeczeństwie, czy jest to pan minister, szef partii opozycyjnej, czy polityk partii opozycyjnej, czy zwykły obywatel, jeżeli chce z sensem mówić, takie książki powinien czytać. I z tym apelem naiwnym, romantycznym się zwracam, won z tymi trumnami, zacznijmy czytać, a Marcinowi bardzo dziękuję za rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję i zaistniał. Bardzo romantyczny był to apel do mnie i tu
Jak trumny, to trumny do mnie, zatwardziałego pozytywistę on w ogóle nie przemawia. To, proszę Państwa, zabieramy się do lektur i dyskusji. Dziękuję Państwu bardzo. Reset Obywatelski.